posiedzę, bo jest naprawdę miło. Dawno się tak dobrze nie czułem. Teraz tutaj jest czat. Hej, tu Jakub! Hej, tu Hubert! Podaj mi wyzwanie. Zaczynamy 7 odcinek z serii Na Śnieżkę bez koszulki. Wchodzimy 6 marca 2021 roku. Nasza ekspozycja na zimno już prawie gotowa, zobaczcie. Mamy trochę śniegu. Niedługo będzie śnieżna kąpiel. Powiedz naszym widzom, co w tym momencie robisz? Wykorzystując to, że mamy lód na bagienku, pozbędziemy się tej trzciny. I co będziesz z tą trzciną robić? Trzcinę będziemy palić. Co ja mam powiedzieć? Ognisko przygotowane, trzcina przeszykowana. Zaraz będziemy palić. Operator kamery już idzie. Próba numer jeden. Masz zapałki? Mam zapałki, mam papier. Zobaczymy, co tu się wydarzy zaraz. Obstawiacie, że się zapali, czy nie? Obstawiam, że zapałki są zbyt wilgotne. Jak no, to? Są. Te są zbyt wilgotne, mam jeszcze jedną parę. Tu się uda coś wyrzeźbić. Mam ogień. Nie mam. Może tak spróbujemy. O, coś takiego. Pokaż mi, Jakub. Czekaj, jeszcze jedna próba. Pali się. Nie udało się. Radek próbuje tutaj swoich sił. Podejście numer 10. 10 minut później pojawił się ogień. Zobaczymy, może coś w końcu z tego wyniknie. Czy nie dość od razu? Radek Prometeusz dał radę. Wyczarował nam ogień. Co, Radek, jesteś z siebie zadowolony? Teraz tutaj jest czat. Teraz będziemy się kąpać. Wlewam lód. Później wchodzę. A co ty? Poduszkę? To jest poduszka. Pod dupę, żeby ci ciepło było. No i wal tą poduszkę. Na płasko będziemy spać. Położ się na płasko. Ciężka poduszka. Liczyłem, że to będzie lód, a to jest tylko jedna taka kula. Dawaj w hokeja. Strzel. Czerkawski! Bo! Dobra, Jakub, ile zrobiłeś pompek? Zero. Jak długo ćwiczyłeś? Do czego? Zero. Dalej. Czy jesteś przygotowany? Tak, czuję moc, adrenalina jest. Amelinium jest? Co jest? Ameliminiana? Dawaj na statek, bo ktoś musi mnie zasypać. Na statek? Dawaj jak na Rose? Statek. No jak Rose i Jack. Czekam. A to jest szalupa ratunkowa, ja? Ja ci dam szalupę. Nie czujesz stopy, to weź to poczuj. No dawaj, Radek. No idę na statek, nie gadaj mi tu. Zobacz, jak jestem na statek. Bierz łopatę i... Co mam robić? Kąpiel śnieżną. Tu masz łopatę, jest gotowa. Proszę bardzo, ja kładę się do wanny. A ty jedziesz. Zostaw stopę. Ale wanna, Radek. Dobra, jest git. Czekaj,
Zimno starczy. Relaksik, odpoczynek. Na wsi jesteśmy. Jest git. Kuba, powiedz mi, jak mam żyć. No, jak dzwoni telemarketer, to musisz zawsze odpowiadać morsowałem. W morsowaniu chodzi o to, żeby wklejać zdjęcia na Instagrama, na Facebooka, na TikToka, później wrzucać filmy na YouTube'a. To o to chodzi w tym morsowaniu całej, w tym ekspozycji na zimno. Powiedz mi jeszcze tak, czy ty się dobrze czujesz? Bardzo dobrze cię czuję. Ja jeszcze chyba posiedzę, bo jest naprawdę miło. Dawno się tak dobrze nie czułem. Dobrze, piękne iglo. To co, idziemy się grzać do tego, do ognia chyba. No dobra, było dobrze. Ojejku! Japonkę zgubiłem znowu. Te japonki ode mnie uciekają. O. Jakieś plamy dostałeś na ciele. Co to jest? No nie, to tam. No powiedz coś. Opaliłem się. Idziemy do ogniska teraz, drodzy widzowie. Teraz połóż się na ognisko. Masz tutaj, przerzucaj te krowie łajno. Oczywiście, jesteśmy na wsi, to muszę mieć prawilne widły. Teraz działamy dalej tutaj, ognisko. Zaraz musimy Radek tyleć po kiełbaskę, bo ja zgłodniałem. Patrzcie, że tu jest cieplutko. Nie, elegancka ta kąpiel, nie? Wiesz, jak się dobrze czuję po niej? Lepiej się czuję niż po morsowaniu. Będziesz się jeszcze kąpał? A co, śmierdzę? No i oczywiście, żeby kąpiel w śniegu była zaliczona, to trzeba zrobić aniołka. Wracamy do ogniska. Jest gleba. Majster, zadbaj trochę o ogień. Prometeusz, jedziesz. Dawaj, teraz ty, koniec już mnie. Nagrywam, dawaj, oddawaj, rób ogień, Radek. Tak, no bo ja nie umiem. Ja nie ze wsi, ja z miasta chłopak jestem. Jak tam rozgrzany jesteś? Mors, skakuj do wanny. Kryjemy troszkę i możesz się kąpać raz, tu jeszcze radę. Możesz ręce wziąć do góry, jak chcesz. Ja ci tu na sobie. Nie, już nie chcę. Starczy? Starczy. Ja jeszcze przyleję tego. Czekaj, bo jeszcze wywiad muszę z tobą przeprowadzić. Jak samopoczucie w kąpieli śnieżnej? Opowiedz widzom, jak to jest kąpać się w śniegu. Ładnie nad jeziorkiem się kąpiesz? Zobaczcie.
Mors uciekł nam do domu.